Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawy odcinek, bo wydaje mi się, że osoba, o której będę mówić, na pierwszy rzut oka może Wam się nie kojarzyć, ale na pierwszy rzut ucha na pewno. Bo piosenkę Filmowa miłość znała cała Polska. Tak kocha się tylko w filmach. Miał też inne hity, aczkolwiek ten oczywiście myślę, że był najbardziej popularny. Wokalista zespołu Domino został jednak bardzo brutalnie potraktowany przez życie. W wyniku choroby stracił obie nogi i będąc na emigracji został całkiem sam. Trafił do przytułku dla bezdomnych. Jak potoczyło się jego życie? Dlaczego odszedł zupełnie sam? I co na to wszystko jego rodzina? Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie Markowi Żurowskiemu. Zapraszam. Zespół Domino powstał w 1995 roku i od razu był jednym z bardziej rozpoznawalnych na polskiej scenie disco polo. Wylansowali takie hity jak wspomniana już Filmowa miłość, Miałaś 18 lat, którą to piosenkę możecie także kojarzyć w wykonaniu zespołu Boys, czy Tylko ty. Mimo wszystko Marek Żurowski, wokalista tego zespołu, nie zarobił jednak wielkiej fortuny. Jak sam przyznawał, mimo że naprawdę płyty, kasety w tamtym okresie rozchodziły się jak świeże bułeczki, a koncertów grali bardzo dużo, milionerem nie został. Za zarobione pieniądze udało mu się kupić maleńkie mieszkanie oraz używanego Fiata. Po latach tłumaczył, że było to wynikiem niekorzystnej umowy z wytwórnią muzyczną, którą w tamtym okresie podpisał. Wytwórnie z nas wyciskały wszystko, co tylko mogły. Myśmy sprzedawali im prawa autorskie, a oni nam płacili jednorazowo. Mówił w rozmowie z autorką książki Ameryka.pl opowieści o Polakach w USA. I po tej wielkiej nadziei na to, że wielka kariera również przed zespołem, że będą gwiazdami pierwszego sortu i zarobią uczciwie na dostatnie życie, jednak niestety te wszystkie marzenia, plany legły w gruzach. A artysta zmuszony był wyjechać za granicę. Jak wielu przed nim i wielu po nim, marzył, że Ameryka otworzy przed nim swoje drzwi i będzie tym krajem, w którym spełnia się marzenia. Nie bez powodu mówi się przecież o amerykańskim śnie. Ale jednak tutaj był to amerykański koszmar. Mimo że początkowo naprawdę przez kilka lat radził sobie bardzo dobrze, niestety później dopadło go coś, na co wielu z nas nie ma niestety wpływu, czyli problemy zdrowotne. W 2016 roku Marek zaczął uskarżać się na ogromny ból łydek. Lekarze zlecili mu operację, ale tej niestety nie dało się przeprowadzić. Wszystko dlatego, że wdała się gangrena. Jakieś 4 lata temu zaczął odczuwać bóle łydek. W końcu ból był nie do wytrzymania, więc trafił do szpitala. Tam postawiono diagnozę o zapchaniu tętnic dolnych. Kilka dni przed amputacją wdała się gangrena. Czytali fani w opisie zbiórki, którą uruchomiono dla artysty. Niestety, nie było innego wyjścia. Tętnice były na tyle niedrożne, że konieczna była amputacja prawej nogi. Dla muzyka pogodzenie się z tym faktem było niezmiernie trudne. Ale niestety gorsze przyszło za chwilę, ponieważ stracił drugą kończynę. Jeżdżąc na wózku nabawił się zapalenia płuc, do krwi dostała się bakteria i powiedziano mu, że albo amputacja, albo śmierć. Lewa noga powyżej kolana została amputowana 20 kwietnia 2017 roku. Ponieważ jak wiecie w Stanach Zjednoczonych ubezpieczenie jest prywatne, każdy sobie je opłaca, więc domyślacie się jak duże musiały być koszty leczenia w przypadku tak poważnych przypadłości. Niestety pan Marek zmuszony był zacząć wyprzedawać swój majątek, aby móc się rozliczyć z kosztów, jakich przysporzyło mu leczenie. Nie mógł też tak pracować jak do tej pory, ponieważ poruszał się na wózku inwalidzkim. Wszystko to doprowadziło go do bankructwa. Niegdysiejszy artysta został właściwie bez środków do życia i trafił do schroniska dla bezdomnych. Został mu jednak talent i ten nadal pozwalał mu zarabiać na swoje potrzeby, choć były to skromne pieniądze. Jak? Po prostu śpiewał na ulicy, głównie pod kościołami i sklepami. A noce spędzał w przytułku dla bezdomnych w Nowym Jorku. W Polsce długo fani nie wiedzieli o tym, co dzieje się z ich niegdysiejszym idolem. Wiele osób, tych z bliskiego otoczenia artysty, wiedziało, że nie najlepiej powodzi mu się w Stanach, ale jednak do szerszej publiczności informacje dotarły dopiero za sprawą zbiórki, która została uruchomiona po to, aby pomóc artyście.
Jak się domyślacie, wszyscy byli wstrząśnięci, że tak popularna kiedyś osoba zarabia na życie śpiewając na ulicy, a także mieszka w przytułku dla bezdomnych. Po wybuchu pandemii sytuacja stała się dla niego tragiczna, ponieważ właściwie ulice opustoszały, a on nie miał dla kogo śpiewać. Potrzebna jest szybka rehabilitacja i drogie leki. Amputowano mi drugie kolano, co znacznie utrudniło mi powrót do zdrowia. Jestem obecnie bez środków do życia. Utrzymuję się jedynie z tego, co uda mi się zarobić na ulicy, napisano w internecie. Pojawiły się także osoby, które chciały pomóc artyście. Jedną z nich była Anita Osmola. I to właśnie zbiórka przez nią zorganizowana odbiła się największym echem w internecie, ale niestety, jak to często bywa przy okazji takich zbiórek, nie tym pozytywnym echem. Spadła na nią fala krytyki. Tłumaczyła tak. Zobaczyłam krzywdę ludzką, zobaczyłam, jak Polacy potrafią być obojętni, jak hejtują, dlatego że ktoś gdzieś popełnił błąd. Ten człowiek za swoje błędy zapłacił. Nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie się tak nienawidzą. Sama mam niewiele, ale pomogę mu. Najważniejsze jest, żeby Marek stanął na nogi. Ma wspaniałą osobowość, jest dobrym człowiekiem. Nie interesuje mnie to, co ludzie mówią, wyznała w rozmowie z WP Gwiazdy. A poznała go tak jak wiele innych osób. Po prostu, gdy usłyszała go na ulicy. Przechodząc usłyszałam muzykę, super głos. Nie jestem z tej branży, ale wiedziałam, że osoba, która śpiewa, musi mieć z tym do czynienia. Urzekł mnie, zrobiłam filmik. Nie znałam Marka, nie wiedziałam, że jest muzykiem disco polo. Poruszyła mnie jego historia i to, że jest serdeczną osobą. A organizatorka akcji planowała także pomóc panu Markowi na tyle, by nie musiał on mieszkać już więcej w schronisku dla bezdomnych. Niebawem chciałabym go zabrać do siebie, ale żeby tak się stało, to muszę spełnić kilka warunków. Szukam czegoś większego do wynajęcia. Chcę, aby żył normalnie. Ostatnio w ośrodku go pobito i okradziono. To nie pierwsza taka sytuacja. Ciągle muszę jeździć na policję. To jest człowiek bezbronny. Ludzie mówią, że jest naciągaczem, ale jak? Człowiek nie ma dwóch nóg. Nie pozwolę na to, żeby człowiek bezsilny, inwalida, kaleka był w taki sposób traktowany, podkreślała. Ale również branża disco polo się zorganizowała i stworzono kilka widowisk, koncertów, z których właśnie dochód przeznaczono dla pana Marka. Ten z kolei zapragnął wrócić do ojczyzny. Zbierał na ten cel pieniądze, a jego powrót miał się odbyć 31 maja tego roku. Niestety, pan Marek zmarł 15 marca, 2 miesiące przed spełnieniem marzenia. Smutną wiadomość o śmierci muzyka przekazał na Facebooku jego przyjaciel, Mariusz Moros. Z przykrością pragnę zawiadomić, że dzisiaj odszedł mój przyjaciel, Marek Żurowski. Był jednym z pierwszych założycieli tego nurtu i grał w zespołach Mister i Domino. Rest in peace, Miśku. Miał wracać do Polski 31 maja. Autor hitów takich jak Filmowa Miłość, Tylko Ty, Czy Jesteś Najpiękniejsza. Pozwoliłem sobie, gdyż byłem jedyną osobą, którą wyznaczył do pierwszego kontaktu, w razie czego, i właśnie otrzymałem telefon ze schroniska dla bezdomnych, gdzie przebywał przez ostatnie 5 lat, napisał Moros. Posty po śmierci pana Marka udostępniło naprawdę wielu jego fanów, ale także wiele osób z branży muzycznej, m.in. Zenek Martyniuk z żoną. Jak się okazuje, pan Marek próbował sobie ułożyć w Stanach życie. Miał tam córkę, która po śmierci ojca postanowiła spełnić jego marzenie, czyli przewieźć ciało ojca do kraju, żeby to właśnie w Polsce mógł spocząć. Niestety Oliwia jest jeszcze studentką i nie była w stanie sfinansować tej podróży. Również postanowiła poprosić fanów artysty o pomoc. Mój ojciec, Marek Żurowski, spokojnie, ale niespodziewanie odszedł we śnie. Był piękną duszą i swoją osobowością, poczuciem humoru i muzyką poruszył tak wielu ludzi. Dziękuję wszystkim za miłe słowa i modlitwy. Wielu z Was pytało, jak możecie pomóc w tym trudnym czasie. Mój tata był bardzo chory przez ostatnie kilka lat. Cierpiał na problemy sercowo-naczyniowe, prowadzące do wielu komplikacji i nagłych wizyt w szpitalu. Tak ciężko mi to pisać, bo przez ostatnie kilka tygodni, gdy rozmawialiśmy przez telefon, mówił mi, że chce wrócić do naszej ojczyzny, Polski. Wiem, że tam chciałby być, dlatego chcę spełnić jego życzenie i sprowadzić go tam z powrotem, chociaż odbędzie się to w najbardziej bolesny sposób, czytamy. Z pieniędzy ze zbiórki Oliwia pragnie pochować ojca, a także zamówić dla niego piękny nagrobek. Proszę, podziel się swoimi ulubionymi wspomnieniami o moim ojcu w dziale notatek i proszę, idź i przytul dziś swoich rodziców. Powiedz im, że ich kochasz, ponieważ jutro możesz nie mieć takiej okazji, zaapelowała do darczyńców dziewczyna.
Faktycznie to słowa, którymi chciałabym podsumować ten odcinek. Chciałoby się powiedzieć, spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Niby tak często to słyszymy, ale z drugiej strony tak duża mądrość bije z tych słów, że faktycznie trudno się z nimi sprzeczać. Doceniajmy tych, których mamy, bo niestety nigdy nie wiemy, kiedy ich może zabraknąć. Oczywiście liczę na to, że w komentarzach napiszecie mi, czy kojarzyliście tego artystę, czy jego historia była dla Was interesująca i czy wiedzieliście, w jak dramatyczny sposób potoczyło się jego życie. Czy znacie jeszcze inne przykłady takich artystów, którzy kiedyś byli na szczycie? Niestety ich życie skończyło się w dramatyczny sposób. Piszcie oczywiście, proponujcie mi takie tematy, ale również jeśli macie ochotę, bym opowiedziała Wam o artyście, który nadal żyje, tworzy, to również zapraszam do proponowania mi takich odcinków. Będzie mi miło spotkać się z Wami w tym tygodniu albo w następnym. W zależności kiedy oglądacie ten odcinek, ja publikuję 3 razy w tygodniu, także do zobaczenia, dzięki Wam, cześć!